Cześć, witajcie, z tej strony Jacob, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Eurodraftologii na moim kanale. I jak zawsze wybieramy sobie pierwszą drużynę, którą dzisiaj, na bazie której zagramy draft. Tak to powinienem chyba powiedzieć, okej, wymieszajmy, żeby nie było. Dobra, i teraz sięgnijmy po kogoś, niech będzie to ta drużyna. Uwaga, uwaga, i są, oj, co to jest? Hiszpania, już raz Hiszpanii użyliśmy, mamy z tego bardzo dobre wspomnienia, więc miejmy nadzieję, że i to samo będzie tym razem. No i czy uda się po raz kolejny złożyć cały słuchacz Hiszpanii? Przekonajmy się. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie końców, magiccoins.pl, skąd Jacob macie 5% końców więcej. No to zaczynamy, mamy tutaj fałszywą dziewiątkę defensywnie i chyba wybierę fałszywą dziewiątkę, bo jest to formacja, którą najbardziej lubię. Wiem, że za bardzo nie ma napastników w Hiszpanii, no ale zobaczymy, co nam tutaj wypadnie. No i zaczynamy, moi drodzy, zaczynamy od, no dobra. Kevina, Ronaldo, chyba zacznę od Kevina. Na prawym skrzydle, czy jest jakiś Hiszpan? Hiszpana żadnego nie ma. Jest na przykład tutaj Bale'a. Tutaj zabierzemy sobie Bale'a. No bo jeżeli Hiszpania, to wiadomo, że... nadal nic nie ma. No bardzo ciekawie. No to niech będzie Silvio. Jeżeli Hiszpania, no to wiadomo, BBVA głównie. Nadal nie ma żadnego Hiszpana. No to tutaj oczywiście będzie to Lewandowski. Tak jest. Na lewym skrzydle, może jakiś Hiszpan w końcu? Nie, nadal nie ma, no to tutaj Ronaldo, oczywiście. Bardzo, bardzo dziwne, ale jest Iniesta, jest Cazorla i tutaj wybiorę sobie oczywiście Iniestę. Na lewej obronie Gaja, tu byłby się przydał, ale nie ma, ale nie ma. Będzie Ferreira, środkowa obrona, no Sergio Ramos, no mamy Hiszpana i Martinez i oczywiście Martineza zabierzemy. Dalej, tutaj mamy aż dwóch Hiszpanów. I niech będzie, powiedzmy, tutaj Alvaro. No i bramkarz, David De Gea, przydałoby się, nie? Okej, niech będzie Buff, chociaż Petr Czech całkiem nieźle wygląda. Dobra, zabiorę Petra Czecha. SPD jeszcze, no, Busquets byłby świetny, ale mamy jednak tutaj Cassés. No dobra, ja wiem, że Hiszpanów jeszcze troszeczkę wypadnie, także nie przejmujmy się na razie. Zobaczmy, jak to będzie, a tutaj jest, na przykład Johnny. Mamy Johnego, czyli już tutaj widzę Ronaldo, będzie musiał opuścić chyba, no ale to jeszcze nie jest pewne, to tutaj całe zamieszanie. Jest Müller, który by nawet nam pasował, więc sobie Müllera zabiorę, jeżeli by jakiś tam zgranie z Lewandowskim byłby potrzebne. Tutaj Royce'a, tak jest, mało Hiszpanów strasznie, ostatnio Hiszpanów było wiele, wiele więcej. No tutaj oczywiście jeden wybór jest, Mandanda. I idziemy dalej, a tutaj mamy Trap Pedro, oczywiście, Pedro bierzemy. Kolejny Hiszpan jakiś, jest Dybala, oj, bardzo lubię tego zawodnika, niestety, no nie mogę go zabrać. Tutaj Gündogan, niech będzie, Mierzejewski był Polak, też w sumie mogłem pomyśleć o nim w ogóle. No i teraz co ja mam zrobić? Mkhitaryana, no tak, Mkhitaryan. Lecimy dalej. I tutaj De Rossi, no na to wygląda, że De Rossi, tak jest. No, bardzo cienko, tutaj Benat, oczywiście, no to jakieś tam zgranie będzie lepsze. Tutaj Darmian, tak jest, Darmian, niech będzie Darmian. Tutaj Monreal, a tutaj David De Gea, proszę. Nie ma Davida De Gea, jest za to Oblak i to Oblaka wybierzemy. No dobra, to jest mój ostateczny skład, mamy 8 Hiszpanów i 3 zawodników z poza tego kraju, ale oczywiście na z Europy. Ronaldo, Oblak i Darmian, no bo tylko na tych pozycjach nikogo nie trafiłem. Na ławce oczywiście już żadnego Hiszpana nie ma i tutaj na ławce czy Lewandowski, Royce, Mkhitaryan czy Bale, ale oni dopiero mogą wejść ewentualnie w dogrywce za zawodników niehiszpańskich. To co moi drodzy, czas na menadżera, tutaj jakiś Hiszpan będzie, jest Flores, no to oczywiście Kiko wybierzemy. I ostatecznie mamy 90 zgrania, ocenę 86, no i Ronaldo na ataku wygląda całkiem nieźle. To co? Do meczów, zapraszam. I okej, mamy pierwszego przeciwnika i też ma tego samego Ronaldo co ja na ataku, więc zobaczymy, kto z niego lepiej skorzysta. A poza tym, no to jest bardzo dobry skład BBVA, no i Messi, Neymar, Dani Alves, no będzie ciężko. No i zaczynamy oczywiście nasz hiszpański, prawie cały zespół. Jak sobie poradzić? Czy powtórzy sukces naszego ostatniego hiszpańskiego wyczynu? Zobaczymy. O, wow. No to nam przylagowało nieźle. Okej, Ronaldo, no to jest panie sędzio karny, tak jest. 11 już w 5 minucie się nam należy. Oczywiście to Portugalczyk, któremu ostatnio nie wyszło bardzo. Wow, tym razem tak samo.
Wyrzucenie z daleka, ależ bramka teraz w wykonaniu mojego przeciwnika. No jego pierwszy strzał na bramkę, no ale to jest 13 minuta, więc nie ma co się dziwić. Wow! Co tu się stało? Kakarz? To nie był w jego zespole. No ale strzela bramkę na 2-0. Wspaniale. A, no już wiem, czyli zrobił zmianę i wpuścił właśnie nowego Internationales, albo raczej starego Internationales Man of the Match Kakę. Okej. Pedro, proszę cię. No nie. Jeszcze Ronaldo? No co tu się dzieje? Czyli Smalling i Ronaldo. No, panie sędzio, to jest drugi karny. No i teraz jak Ronaldo nie trafi. No dobra, zobaczmy co tutaj z tego możemy zrobić. Dani Alves sfaulował tym razem Ronaldo. No to co, jeszcze raz to samo miejsce? Jeszcze raz to samo miejsce, czy może teraz w środek? Uwaga, środek. Pyk, tym razem 2-1. Dzisiaj do... No nie. 3-1, ale gra mi się fatalnie. Nie dość, że lekko laguje, co zresztą widać po ekranie teraz, to jeszcze wszystkie podania są mega niedokładne. Nie zdziwiłbym się, jeżeli znowu by coś zmienili w tej grze. Kases. To jest nasz srebrny. I musi srebrny strzelać 3-2. Piękne uderzenie. I nasz SPD z Hiszpanii oczywiście daje nam nadzieję na dobry wynik tutaj. No dobra, 45 minut za nami i wcale nie mamy aż tak gorszych statystyk, więc zobaczymy jak zakończy się to całe spotkanie. Nie, no naprawdę. Ajajaj. No cóż. Sześć-dwa. Ronaldo. Przegrywamy. No i to był zespół, który nie chciał wygrać. Naprawdę, wygrałem poprzednie dwa drafty i grało mi się zupełnie inaczej niż tutaj. Podania były mega niedokładne. Nie zdziwiłbym się, jeżeli coś zmienili też w podaniach, bo te upgrade'y do FIFA to jest najgorsza rzecz, jaka kiedykolwiek jest w tej grze, bo ta gra, która wychodzi na początku, jest zupełnie inna niż ta, która się kończy. No tak czy inaczej, po prostu... no nie wyszło. No i po pierwszej połowie, która była w miarę wyrównana, mój przeciwnik zaczął tak dominować, że nie byłem już w stanie nic zrobić. Oczywiście odbieramy nagrodę i mamy tutaj złote paczki, z których no raczej nic nie wyniknie, powiedzmy sobie szczerze. Pierwsza złota tutaj wypada nam, SP, no tak. I druga nic. Tutaj na pewno nic nie, jakby nie trafimy, chyba że nie wiem nawet, czy jest jakiś International Man of the Match, no nie ma. No i teraz mamy ładny przekrój, że jedna Hiszpania wspaniale, druga fatalnie. Nie wiem dlaczego tak się w ogóle wydarzyło, tak jak mówiłem, wydawało mi się, że po tych dwóch wygranych draftach wszystko pójdzie ok i że przynajmniej ten 1-2 punkty zdobędziemy, a tutaj taka niespodzianka, no niestety, tak to czasem bywa. No i tak moi drodzy, dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. No bardzo szybki, błyskawiczny, rzekłbym nawet, no ale trudno. Trzymajcie się i na razie.